jeden, akurat, który tu jedzie przed tą trybuną, jak najszybciej. Tamten za chwilę też wystartuje, żeby jak najszybciej. Proszę spojrzeć, jaka ogromna szybkość na dwóch kołach. Naprawdę jest to, proszę Państwa, niebezpieczne. Myślę, że ogromne brawa należą się. I teraz niebieska wada. Także szybka chce ten rekord szybkiej jazdy na dwóch kołach pobić w Księdze Guinnessa. Czekają tylko na dobry asfaltowy tor. Wada Samara, jak Państwo widzicie. I z tej strony i tam. I proszę Państwa, będą podjeżdżać na dwóch kołach kaskaderzy. Ten samochód prowadzi na dwóch kołach, to jeszcze wykonać te rzeczy. Proszę teraz dobrze spojrzeć. Kaskader na górze, a kierujący kaskader samochodem zwolni i będzie chciał to podnieść. Już zabrał gaz i teraz jeszcze do góry. I złapał. Tu z tej strony już sprawa jest rozwikłana i brawa zasłużone od Państwa. Zobaczymy, jak im pójdzie po drugiej stronie. Rajdów czy do pokazu. To jest kolejny dowód na to, że Łada słusznie cieszy się dużym uznaniem w całym świecie. Kto z Państwa posiada Ładę lub miał okazję jechać, Ładą przyzna, że jest to naprawdę uniwersalny, dobry samochód. I kolejna ewolucja wykonana i zasłużone brawa publiczności siedzącej z tamtej strony. I zatrzymał się tuż przed kaskaderem, jak Państwo widzieli. Z dwóch kół na cztery, tuż. Oby tylko ten tor był taki, żeby nie burzyło na Państwa zbyt mocno. Zobaczycie Państwo na kolejną ewolucję. Proszę spojrzeć, jak to nie wygląda. Jest to naprawdę trudne. Teraz będą jechać na dwóch kołach, zderzak w zderzak, ale na dwóch kołach. Ten drugi zaraz postara się podjechać bardzo blisko. Proszę spojrzeć, jakie ogromne opanowanie. I będą tuż koło siebie. Już Państwo to widzicie. Czasami aż się wydaje, że za moment muszą runąć. Że nie ma możliwości. I proszę Państwa, zdarza się, że padają. To nie jest udawane, to nie są rzeczy sztuczne, są to najnormalniejsi w świecie ludzie i normalne samochody. A jednak potrafią zapanować wbrew prawom fizyki nieraz nad swoimi pojazdami. Próbują jechać zderzak obok zderzaka. Nie tylko prowadzenie na dwóch kołach, ale także obok siebie. Jak się spóźni, to szybko dogania. I brawa, proszę Państwa, proponuję brawa serdeczne. Oni naprawdę nas słyszą. Za nami ta ewolucja i kłaniają się. Po każdej ewolucji mają takie zwyczaje, tak jest na całym świecie. Kłaniają się publiczności, która ich przyszła oglądać, która ich oklaskuje. I za chwilę już kolejna ewolucja. Tutaj nie ma przerw. I przypominam, będą emocje rosły. Będzie coraz trudniej. O! Cześć! Teraz wykonają ewolucję, którą nazwali w programie eskortą. Będzie to samochód na dwóch kołach, będzie eskortowany przez dwa kolejne. Proszę spojrzeć, jak oni to zrobią. Postarają się zatrzymać. Będzie chciał kaskader przejść jeszcze przez 101, drugi. I teraz już prawie samochód eskortowany. Ten samochód jest na dwóch kołach przez dwa obok siebie. Bardzo niebezpieczne. I wchodzą w łuk teraz. Będą chcieli objechać. Są bardzo ciasto, bo jak widzicie, ta bieżnia jest naprawdę bardzo wąska. Na torach żużlowych jest jak na lotnisku. A tutaj trudno, nierówno, ale widzicie Państwo, że dzielnie sobie radzą. Eskortują ten samochód jadący na dwóch kołach. No widzę, że Państwo już sami bijecie brawa. Myślę, że jest to bardzo sympatyczne. Pamiętajcie Państwo, że publiczność zawsze współtworzy spektakl sportowy. Nie tylko ci, którzy są wykonawcami. I brawa dla całej piątki. Bardzo sympatyczna grupa chłopaków, którzy ryzykują sołalerów. I jeden z bagażnika, jak Państwo widział, nawet wyszedł. I ja no teraz na dwóch kołach. Proszę spojrzeć, jaki wielki kunszt tego, który jest za kierownicą. Za kierownicą Sergiej Jerdakimow. I na karoserii czterech jego kolegów. Wchodzą do środka. I za chwilę Sergiej Jerdakimow wraz z kolegami ukłoni się Państwu. Jak one się dotykają, tam stoi kaskader kolejny i tuż przed kaskaderem rozjadą się, by po prostu go uratować. Proszę spojrzeć, tuż przed nim dopiero rozjazd nastąpi. I brawa serdeczne. Trzeba mieć ogromną odwagę na miejscu kaskadera. Będąc. Proszę Państwa, i to nie wszystko. A teraz będzie najeżdżał nad nich na jednym kole. Kaskader Dmitrij Górecki. On nie może się podnieść ani 10 cm. Proszę spojrzeć. Jest to, mówicie, trudne.
Razik, proszę Państwa. Gdyby jego odbiło 10-15 cm w lewo lub prawo, ma wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że uderzy samochód kolegów. A jadą przecież z przeciwka. Proszę spojrzeć, na jednym kole najeżdża. Tym razem proszę spojrzeć. Upadł, ale jeszcze nie chciał Państwu zawodu sprawić. Znowu na jedno koło się postawił i pojechał między dwoma samochodami. I one znowu jadą blisko, a teraz będą rozjeżdżać się tuż przed ładą trzecią. Bardzo wąski tor, trudne warunki. Na wszelki wypadek też się odsuwam. Proszę spojrzeć. I pod tą łaską na przykład rezerwowych piłkarzy zmieścili. Ogromne opanowanie. Do ostatniej chwili zimna krew. I dopiero później precyzyjnie rozjeżdżają się o tyle, ile potrzeba. A miejscowość, jak Państwo widzicie, bardzo mało. Proszę spojrzeć. Duża szybkość i tuż przed nim. Brawa, proszę Państwa! Kłaniają się Państwu kaskaderzy, którzy jeździ razem. Tutaj Państwo widzicie ta czerwona Lada kombi, też jest z kierownicą z prawej strony. Jest to, widzieli Państwo, pobitą szybę. Ta pobita szyba to jest efekt właśnie ewolucji. Tu nie ma naprawdę picu. Mówię Państwu całkiem uczciwie. Przedwczoraj właśnie w Olsztynie, dzisiaj mimo kontuzji, obandażowany pod kombinezonem, pod dresem, startuje. I teraz, proszę Państwa, kaskader wejdzie do tej, widzieli Państwo, zbieżni wszedł do samochodu, wejdzie na górę i potem będzie chciał z samochodu na samochód przejść. Z przodu Lada Samara, z tyłu Lada Kombi 1500. Na samochodach skacze kaskader Juri Miacin. Juri Miacin. Jak Państwo widzicie, we wszystkich ewolucjach jedynym ich zabezpieczeniem są tylko kaski. Nie mają pałotków w samochodach, nie mają na sobie ochraniaczy, tylko kaski służą im w niektórych ewolucjach za jedyną ochronę. Juri Miacin przeskakuje na drugą Ładę. Z przodu pomknęła Lada Samara, z tyłu Lada 1500 kombi. I brawa dla radzieckich kaskaderów. Powrócił na bieżnię Juri Miacin i jego koledzy w Ładach. Thank you.